Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Ksiądz proboszcz, witając nas, mówił o tym, że przez ostatnie miesiące studiowaliście historię tego obrazu, także historię jego pierwowzoru, który znajduje się w papieskiej bazylice w Rzymie, w Santa Maria Maggiore. Obraz, który nazywany jest Salus Populi Romani, czyli ocalenie ludu rzymskiego. O tamtym obrazie tradycja mówi, że malował go święty Łukasz, a deska, którą wykorzystał do tego obrazu, była deską ze stołu Ostatniej Wieczerzy. To jest oczywiście bardzo piękna tradycja. Ten obraz nie jest tak stary. Zresztą całkiem niedawno był poddany konserwacji, badaniom uczonych. Ale w tej tradycji, która mówi o autorstwie Łukasza, jest zapisana bardzo ważna myśl. W pewnym sensie wszystkie obrazy maryjne, jakie mamy w Kościele, są autorstwa świętego Łukasza. A to dlatego, że tak naprawdę to od Łukasza dowiadujemy się najwięcej o Maryi. Ewangelia Łukaszowa jest podstawowym źródłem dla nas do poznania Matki Bożej. I nie sposób zrozumieć nauczania Kościoła o Maryi, jeśli się nie czyta Ewangelii Łukasza. I nie sposób zrozumieć obrazów maryjnych, jak się nie czyta Ewangelii Łukasza. Także tego obrazu, który mówi o tym, że Maryja jest nam dana ku ocaleniu, ku zbawieniu, ku ratunkowi. No tak można by tłumaczyć to słowo salus, bo ma wiele znaczeń. Ocalenie, zbawienie. Myśmy właśnie czytali Ewangelię napisaną przez Łukasza i ona mówi o Maryi właśnie jako o tej, którą Pan wybrał ku wyzwoleniu, ku ocaleniu,
ku ratunkowi Izraela. To jest ukryte, ta myśl jest ukryta w pozdrowieniu, jakie na widok Maryi wypowiada Elżbieta. Elżbieta mówi do Maryi: błogosławiona jesteś między niewiastami. To jest cytat z dwóch ksiąg Starego Testamentu. Tak są dwie kobiety w Starym Testamencie nazwane, tak są tytułowane, tak są pozdrowione. Jedna z tych kobiet, myślę, że w kolejności pisania ksiąg, trzeba by powiedzieć, to jest Jaela, bohaterka z Księgi Sędziów, a druga to jest Judyta, z Księgi Judyty oczywiście. Historie tych kobiet są bardzo podobne. Jaela żyła w czasach, kiedy Izraelem rządzili sędziowie jeszcze przed monarchią. Jak czytamy Księgę Sędziów, to ona jest napisana wedle takiego nawracającego schematu, że Izrael jest wierny Bogu, Pan Bóg mu błogosławi, ale i to zwykle trwa jakieś 40 lat, czyli jedno pokolenie jest Bogu wierne, ale potem następne już od Boga odstępuje i wtedy przychodzi kara, jakiś zewnętrzny wróg najczęściej napada na Izraela, niszczy go. Wtedy Izrael krzyczy do Boga o pomoc i Pan Bóg daje tę pomoc. Jest wyzwolenie, potem znowu 40 lat miłości do Boga i pokoju, i odstępstwo, i następny dramat, i następny ratunek. I Jaela należy do takiego czasu, kiedy Izrael był dręczony bardzo przez Kananejczyków, uciskany przez Kananejczyków. Wódz Kananejczyków, Sisera, miał tam kilkaset rydwanów i tak naprawdę Żydzi nie byli w stanie jemu się w jakikolwiek sposób przeciwstawić. Pan Bóg wybrał wtedy człowieka, który miał na imię Barak, i sędzina, która wtedy sądziła Izraela, prorokini Debora, mówi do Baraka: Bóg cię powołuje, idź, wyzwól Izraela. Ale Barak mówi: nie, ja nie pójdę. Ja nie pójdę. Ja nie mam takiej siły, żeby się postawić Kananejczykom. Nie mam takiej mocy, żeby zwalczyć Siserę. W końcu mówi: jeśli ty pójdziesz ze mną, to ja pójdę. I Debora mu odpowiada: dobrze, odniosiesz zwycięstwo, ale chwała tego zwycięstwa nie przypadnie tobie, tylko słabej kobiecie. I potem rzeczywiście dochodzi do bitwy. Sisera ucieka z tej bitwy i kiedy ucieka, wchodzi do namiotu Jaeli między jej mężem a Kananejczykami był pokój, więc wchodzi do jej namiotu. Jaela daje mu się napić mleka, choć prosił tylko o wodę, tak? A jak usypia, to bierze palik od namiotu i przebija jego skroń tym palikiem, więc jest tą, która ocaliła Izraela od największego wroga w tym czasie. Kiedy przybywają wojownicy izraelscy, to właśnie pierwsze zdanie, jakie wypowiadają do Jaeli, to jest: błogosławiona jesteś między niewiastami. To błogosławieństwo jest zwrócone do kobiety, przez którą Pan Bóg ocalił Izraela. Właśnie nie przez mężczyzn, nie przez wojsko, nie przez siłę. Bóg sobie upatrzył słabą kobietę, która jest narzędziem Jego ratunku. I podobnie jest w Księdze Judyty, to jest historia dużo późniejsza, w dużej mierze pewnie apokryficzna, to nie będziemy teraz robić egzegezy, tym bardziej, że tu biblista siedzi w pierwszej ławce. Nie mam tyle odwagi. Ale historia jest ta sama. Jest naród, który jest napadnięty przez Asyryjczyków, wielką potęgę ówczesnego świata. I nie ma kto się przeciwstawić. Bóg znajduje Judytę, która jest
bezdzietną wdową. To w tym świecie izraelskim już nie można być kimś słabszym. W świecie, którym rządzą mężczyźni, którym wszystko jest przez mężczyzn określane, ona jest wdową, nie ma przy niej męża i jest wdową bezdzietną, nie ma żadnego syna, który mógłby ją bronić. I to przez nią Bóg ratuje Izraela. Judyta zabija wodza asyryjskiego imieniu Holofernes. I kiedy wraca z głową Holofernesa do miasta izraelskiego, do Betuli, to ludzie wychodzą jej naprzeciw i mówią: błogosławiona jesteś między niewiastami. Elżbieta widzi wchodzącą do swego domu Maryję i mówi: to jest ocalenie Izraela. Błogosławiona między niewiastami. Elżbieta widzi w Maryi osobę, kobietę, którą tamte dwie historie zapowiadały. I tak jak Bóg dokonał ocalenia Żydów z ręki Kananejczyków przez Jaele, z ręki Asyryjczyków przez Judytę, tak teraz, kiedy nie Izrael, tylko cała ludzkość jest uciśniona przez zło, to Bóg znajduje osobę, z którą zacznie wyzwalać całą ludzkość z tego uciemiężenia złem. Nie? I tak jak wtedy znalazł sobie właśnie osoby, które były synonimem słabości. Tak samo teraz znajduje młodą dziewczynę z Nazaretu. Egzegeci się spierają, czy miała 12 czy 15 lat. Mówiąc naszym językiem, była w wieku gimnazjalistki. I Bóg z nią rozmawia o zbawieniu świata. Ciekawe, czy jest tu ktoś, chociaż jeden człowiek w tym kościele jest taki, kto by chciał z gimnazjalistką gadać o zbawieniu świata. Partnerka do takiej rozmowy rzeczywiście nie. 12-letnie dziecko. Kogo Bóg znajduje, żeby ocalić? Nie. Żeby ocalić ludzkość, która jest ciemiężona mocniej, bardziej przez wroga, przy którym Holofernes czy Sisera to są grzeczni chłopcy. To jest ta scena, musicie ją znać, z Apokalipsy, z 12 rozdziału. Smok, 7 głów, 7 koron, ogon, który zmiata 3 część gwiazd. Naprzeciwko niego kobieta ciężarna, która krzyczy z bólu. Ona jest tą, z którą Bóg zaczyna ocalenie ludzkości, ocalenie swojego ludu. Maryja jest nam rzeczywiście dana jako salus, jako ocalenie od radykalnego zła, od takiego zła, wobec którego my jesteśmy bezradni. Sami nie mamy dość siły, żeby się mu postawić, żeby się mu sprzeciwić. I Pan, widząc tę naszą bezradność, widząc tę naszą słabość, z nią rozmawia o naszym ocaleniu. I oczywiście to ocalenie przychodzi z niej w ten sposób, że ona rodzi syna, rodzi Zbawiciela. Taką jest tu przedstawiona na tym obrazie. Jest salus, jest ocaleniem nas wszystkich, ponieważ darowuje nam swojego Syna. Pokazuje Go nam. Mówi też o Nim bardzo istotną prawdę.
się przyjrzycie, na obrazach maryjnych zwykle najważniejsza jest dłoń. Dłoń Maryi. I na tym obrazie też obie dłonie są ważne. Jedną dłoń ma ułożoną tak, że mówi o Jezusie dwoma palcami. Te dwa palce wyrażają prawdę o Jezusie, który jest Bogiem i człowiekiem. Dwie natury. Jezus w swojej osobie jednoczy dwie natury. To, co boskie i to, co ludzkie. Druga ręka to jest taki szczegół, który dość często gdzieś tam umykał uwadze. W drugiej dłoni Maryja trzyma chusteczkę. Może ktoś potrzebuje dzisiaj chustki, żeby mu otarła łzy. Żeby mu otarła łzy. Ta druga dłoń jest taka, powiedzielibyśmy, bardzo ludzka, taka bardzo ciepła. Nie? Maryja jest gotowa otrzeć ci łzę z oczu. Wie, że cierpisz. Bardzo ważna jest ta lekcja tych dwóch palców. Jezus, Bóg i człowiek. To znaczy, ocalenie przychodzi wtedy, kiedy my w ten sposób, z taką równowagą, po pierwsze patrzymy na Jezusa, a po drugie z taką samą równowagą podchodzimy do ludzi. Z równowagą patrzymy na Jezusa, to znaczy adorujemy Go jako Boga. Pielęgnujemy w sobie bojaźń Bożą. Jednocześnie wiedząc, że jest człowiekiem, nie boimy się Go nazywać przyjacielem. Nie wpadamy na Jego widok w paniczny strach. Jest w Nim, stara teologia mówiła, fascinosum et tremendum. Z jednej strony czujemy przed Nim bojaźń, ale z drugiej strony fascynuje nas jako człowiek. Pociąga nas bardzo. To jest to, co Ozeasz mówił. Pociągałem was do siebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Patrząc na Jego człowieczeństwo, wiemy, że nas kocha. Że nas kocha do szaleństwa, że nas kocha do krzyża, że nas kocha do śmierci i dalej niż śmierć. Jesteśmy pewni Jego miłości, więc mamy w sobie tyle odwagi, żeby podejść do ołtarza i przyjmować komunię, zjadać Boga. Ale jednocześnie mamy ten szacunek dla Niego jako dla Boga. To jest to, co Augustyn mówi tak pięknie. Ty mnie możesz nazwać swoim przyjacielem, a ja wiem, że jesteś moim Panem. Jak gdzieś zgubimy tę równowagę w patrzeniu na Jezusa, to dość często wpadamy w taki rodzaj religijności, który nas nie zbawia, który nas nie przemienia. To jest bardzo ważne, jaki mamy obraz Jezusa. On nas ostatecznie ocala, tylko ważne jest właśnie, żeby Go widzieć w całej prawdzie, tak jak Go Maryja nam przekazuje. I też jest ważne, jeśli wychodzimy do drugich, żeby zachować tę równowagę między tym, co boskie i tym, co ludzkie. Zobaczcie, wróćmy na moment do tej Ewangelii. Maryja wchodzi do Elżbiety. Po co? No po to, żeby jej pomóc. Wie, że Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży, więc przyszła do niej, przeszła dość długą drogę, żeby być przy swojej starszej krewnej, żeby jej pomóc. Więc przynosi jej w darze swoje ręce, swój czas, swoją gotowość. Ale jednocześnie już od progu przynosi jej Boga. I pierwszy dar, jaki otrzymuje Elżbieta od Maryi, to jest dar Ducha Świętego. Ducha Świętego. Nie przychodzi tylko z pomocą ludzką, taką, jaka jest możliwa.
dla każdego człowieka, tylko jeszcze przychodzi z czymś znacznie większym. Nie? Wnosi Boga do domu Elżbiety. I jak my się spotykamy z człowiekiem, który potrzebuje ocalenia od tego zła dramatycznego, który się nazywa grzech, to nie możemy iść do niego z taką jakąś jednostronną tylko radą. Nie? Musi być harmonia, dajesz to, co ludzkie i to, co boskie. Brat Albert jest tutaj wzorem niedoścignionym. Nie? Jak widzisz bezdomnego alkoholika, to nie zaczynaj od głoszenia mu rekolekcji. Potrzebna ci jest najpierw ta chustka, którą masz w dłoni, no chyba, że w ogóle jej nie masz, nie? Ale najpierw trzeba... Będziemy błogosławić chleby, bo proboszcz przygotował w obfitości dramatycznej, że się nie zmieściły w kościele, nie? Pierwszy okrzyk brata Alberta. Przychodził alkoholik do niego, do ogrzewalni, to brat Albert krzyczał: dajcie mu chleba. Dajcie mu chleba. Nie? Nie wiem, czy wiecie po co. Żeby nie pił na czczo. Wiadomo, że będzie pił. Ale jak nie zje wcześniej chleba, to sobie scharata wątrobę. Nie? Dajcie mu chleba. Jak nie chcesz zadbać o wątrobę alkoholika, to nie opowiadaj mu o Bogu. To jest myślenie brata Alberta. To jest ocalenie człowieka. Nie? Ocalenie człowieka. Daj mu najpierw jeść. Potem daj mu pracę. A potem głoś mu rekolekcje. Musisz dojść z nim do tych rekolekcji. Bo ostatecznie nie chodzi o to, żeby mu ocalić wątrobę, tylko żeby mu ocalić duszę, nie? Życie wieczne. Więc w tym spotkaniu idzie o ocalenie takie finalne, najważniejsze, nie? O które idzie w życiu. Ale potrzebne jest jedno i drugie. Człowieczeństwo i to, co jest Boże. W taki sposób święty Łukasz tłumaczy ten obraz. No, przyjmijcie jej obecność na nowo, przyjmijcie jej obecność w tym miejscu i przyjmijcie to wszystko, co ta obecność, ładnie tak mawiał Ojciec Święty, znaczy i oznacza. Albo znaczy i wyznacza. Uczcie się od niej, jak się można stać ocaleniem dla człowieka. Każdy może. Każdy może. Jak ona miała 12 lat i mogła, to każdy z nas może się Bogu do tego przydać. Nie? Uczcie się od niej, jak się człowiek staje narzędziem ocalenia ludu Bożego. Jak to się dzieje? Do czego nas Pan potrzebuje i jakich nas potrzebuje? Amen.